Kolejny piękny, słoneczny, ciepły, alpejski dzień. Znajdujemy się w takim worku. Tu już jest za nami Austria. Za tą górą jest Austria. Generalnie z trzech stron jesteśmy blisko austriackiej granicy. Cały czas rejon Oberstdorfu. Już chyba może ostatni dzień. Może będę się ewakuował w stronę Gapy. Ale chciałbym zanocować w Austrii. Żeby mieć, no, być w jakimś kraju, to zanocować, nie tylko przejechać, ale zanocować. Także taki mam plan. Przeszedłem 12 km. Na mapie wydawało się, że dwie godzinki tam przejdę się i będzie zrobione, ale nie. Dzisiaj się przemieszczam szlakiem dolnym u podnóża gór. Wczoraj żeśmy chodzili tutaj tymi szczytami. Wiadomo, ciężkie buty górskie i tak dalej. Dzisiaj mogę to robić w sandałach. I nie ma dużych przewyższeń. Natomiast no, Niemcy wyasfaltowali wszystko, więc idzie się praktycznie cały czas asfaltem. Drogi są zrobione dla rowerzystów, więc cały czas dużo emerytów, przeważnie rowerzystów, jeździ, tu wypoczywa. Mają te rowery elektryczne, które ich wspomagają pod górkę. Ale dla mnie jest super. Wczoraj ciężki dzień, buty wiadomo górskie, no 20-30 km się zrobi, no to noga siłą rzeczy musi odpocząć. Dzisiaj sandałeczki, wypoczywam sobie, chodzę, zbijam, robię kilometry, wytapiam tłuszcz z brzucha i w ogóle z organizmu. Cały czas poszczę, będę jadł dopiero jak wrócę, tylko aby pić wodę i cieszę się, że mogę tu być. Znajdujemy się w regionie Tyrol w Austrii i zechciało mi się biwakować i miałem ochotę na ognisko. Zawsze to ciężko w takim kraju policyjnym jak Austria, Niemcy, Szwajcaria znaleźć dobre miejsce na ognisko i postanowiłem wybrać miejsce na rzece. Tu płynie rzeka, tam płynie rzeka, tutaj środek koryta jest suchy. I uważam, że jest to miejsce bezpieczne pożarowo, dlatego odważyłem się robić tutaj ognisko.
to jak polska, to wawelska. No. Aż się w oczach kręci, jak widzę tą prędkość tej wody. Masakra, samochód to by tutaj popłynął.